W Odnowie zakończyła się 14. edycja majowego boomu poetyckiego, Festiwalu Sztuki Niezależnej. Jednak tradycja spotkań poetyckich w toruńskim klubie studenckim jest znacznie dłuższa. Majowy boom poetycki powstał 14 lat temu. To był taki wspólny pomysł, znaczy do mnie przyszło dwoje poetów, Miłka Malcan i Waldek Szlefarski. Takim luźnym zupełnie pomysłem na imprezę poetycką. No i wspólnie jakby wypracowaliśmy taką formułę, która mniej więcej się sprawdza od samego początku, z tym, że od kilku lat boom już się rozwinął do imprezy czterodniowej. Boom myślę, że już zdobył jakąś renomę w kraju. Wielu poetów chętnie tutaj powraca i podkreślają wczoraj na przykład Piotr Macierzyński czy Ewa Lipska, która była zachwycona atmosferą, tym faktem, że jest tyle ludzi. To było wręcz zabawne, że zarówno Ewa Lipska, jak i Kazimierz Szczuka, jak się dowiedziały, że występują tam gdzieś około 21:30, to podstawowe pytanie, jakie zadawały, to o tej porze już nikt nie przyjdzie. To jest już bardzo późno i wszyscy jakby mają inne zajęcia. Kto będzie chciał słuchać czy dyskutować o poezji? Jak się okazało, mieliśmy tutaj prawie komplet, czyli ponad 200 osób. W tym roku w czasie 4 dni imprezy odbywały się wystawy, pokazy filmów, koncerty, spotkania z krytykami i poetami. Majowy boom poetycki jest z założenia prezentacją młodych poetów reprezentujących środowiska niezależne z całego kraju. I no właśnie to jest taka podstawowa idea. Gościmy w tym roku na boomie naprawdę bardzo dobre nazwiska, jeżeli chodzi o prezentację młodych poetów. Jest na przykład Ilona Witkowska, która dzisiaj wystąpi na boomie, która jest kilka dni temu dosłownie zdobyła nagrodę, zdobyła wrocławskiego Silesiusa. Wczoraj był Maciej Melecki, dzisiaj także Przemysław Witkowski. Gośćmi festiwalu jest Dorota Masłowska oraz Eugeniusz Tkaczyszyndycki, także jeden z chyba teraz najlepszych współczesnych poetów polskich. Kiedy rozmawialiśmy z Kamilem, dzieląc się naszymi wrażeniami po lekturze Kochanie, zabijam nasze koty, to doszliśmy do wniosku, że jest to na pewno progres w twojej twórczości, że jest to powieść lepsza niż poprzednie, dojrzalsza, na pewno precyzyjniejsza w pewnych rozwiązaniach i fabularnych, i narracyjnych. Ty jednak mówiłaś, że trochę się biedziłaś z tą powieścią, tak? Ona często lądowała w koszu, to znowu zaczynałaś pracę od nowa. Ale jeśli teraz spojrzysz, ty traktujesz tę właśnie powieść jako nową jakość w twoim pisarstwie, jako być może nową ścieżkę, takiej Masłowskiej możemy się spodziewać w przyszłości. Bo oczywiście ona nosi pewne elementy jakby charakterystyczne dla twojego warsztatu pisarskiego, ale jest czymś nowym, na pewno zaskakuje. Troszeczkę świat mi tę książkę obrzydził i ja w myślach wracam do niej bez większego sentymentu. To znaczy, ja w ogóle do niej, ja na przykład tej książki w ogóle po odbyciu wszystkich, całej tej batalii promocyjnej, w ogóle nawet do niej nie zajrzałam. Nie chcę mi się jej czytać i nie chcę mi się o niej mówić. Być może wynika to właśnie z tego, wynika to z faktu, że nie jestem z niej do końca zadowolona. Może wynika to właśnie z tego, jak zostało to nazwane, biedzenia się nad nią. A może gdzieś tam czuję, że to, że ja po prostu pisząc ją nie byłam tak wolna jak kiedyś, to znaczy stałam się czymś w rodzaju takiego chodzącego pleonazmu, takiej piszącej pisarki. Zaczęłam się sobie wydawać osobą szalenie taką banalną i gdzieś tam, że pisanie tej książki po prostu nie było takie punkowe jak kiedyś. I to było dla mnie gdzieś tam rozczarowanie. Przestałam się gdzieś czuć po prostu sobą w tym wszystkim. Na zakończenie festiwalu w wypełnionej szczelnie nowej sali Odnowy wystąpiły Świetliki. Oto kiedy ukaże się nowa płyta zespołu i jaki będzie miała charakter, zapytaliśmy Grzegorza Dyducha, założyciela i basistę Świetlików. Myślę, że na tym
albumie znajdą się drobne ślady, które pozwolą słuchaczom albo i czytelnikom zorientować się, po której stronie bije nasze serce. Ale jest tak, jak pan powiedział, mamy ten luksus, że ponieważ jesteśmy zespołem niezależnym, aczkolwiek jak mówią złośliwy zespół niezależny, to takie, na którym nikomu nie zależy, ale nie musimy robić nic, nie jesteśmy związani z żadnym kontraktem, nie musimy się wypowiadać. To, co robimy, to jest emanacja nasza własna, indywidualna. No i tyle, więc jeśli komuś się podoba nasze indywidualistyczne podejście, to proszę bardzo. Głównym partnerem majowego boomu poetyckiego był Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jesteśmy stworzeni dla siebie. Dobry Bóg nas tak stworzył.